Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy. Dobry wieczór. Zaczynamy nagranie. Dobry wieczór Panu. Panie Mirosławie. Dobry wieczór Pani Małgorzato. Zaczynamy nagrywanie 12 odcinka vloga pod tytułem Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glasik. Ja? Oczywiście. No, tak. Tylko Ty. Zaprasza. No nie tylko, bo Małgosia jest i nie wiem, gdzie jest Lenka. Lenka na dworzu? Ja jestem tylko trywialnym dodatkiem do całości. Tak, ale nie będziemy dzisiaj o sobie mówić, tylko chcemy powiedzieć o jednym z najważniejszych i najpiękniejszych utworów lirycznych, poetyckich i religijnych zarazem. Czyli opowiemy dzisiaj Państwu o Bogu Rodzicy. Bogu Rodzica, najstarsza polska pieśń religijna. Tak, tak. Ja myślę, żeby wprowadzić nastrój, posłuchajmy fragmentu w wykonaniu chóru, polskiego chóru. W opisie będzie link. Posłuchajmy w skupieniu, a potem poproszę Małgosię. Proszę Państwa, zastanawiam się, jak to się stało, że między X a XIV wiekiem powstała taka piękna pieśń, która, jak słyszeliśmy to przed chwilą, jest pełna dostojeństwa, majestatu. Tak? Oczywiście, słuchając
tej pieśni mamy trochę problemu z wyłonieniem słów. Z tego, co czytałem w opracowaniach, również rycerstwo polskie, śpiewając tę pieśń pod Grunwaldem, też już nie do końca rozumiało wszystkie występujące w tym utworze słowa. Dlatego, no, język jest tworem żywym. Tak, dlatego postanowiliśmy. I zmienia się. Postanowiliśmy tę pieśń Państwu przybliżyć. Warto wspomnieć, że jest tutaj, Małgosia ma właśnie książkę, pokaż to, 1000 lat pieśni, 1000 lat polskiego słownictwa religijnego. Tu jest bardzo cenne opracowanie. Adres będzie w opisie. Ale ja korzystałem z kilku opracowań, a przede wszystkim kierowałem się taką swoistą intuicją. I wiesz, Małgosiu, jak sobie wyobrażam, niezależnie, czy to było, ja sądzę, że to było tuż po epoce świętego Wojciecha. Dlaczego wspominam pierwszego polskiego świętego? No właśnie, niektóre źródła przypisują świętemu Wojciechowi autorstwo tej pieśni. Jednak faktem jest, że biskup Wojciech nie znał języka polskiego. W związku z tym to automatycznie eliminuje go jako autora. Poza tym średniowiecze, pamiętajcie moi kochani uczniowie, średniowiecze jest to jedna z epok literackich, która trwa od X do XV wieku w Polsce. Przepraszam bardzo. W Polsce od X do XV? Tak, w Polsce od X do XV wieku. I na zachodzie od V do XV. Tak. Z tym, że chciałam powiedzieć, że jak większość utworów, Bogurodzica jest autorem, jest utworem anonimowym ze względu na to, że po prostu w średniowieczu pisano na chwałę Boga. Dlatego autorzy nie podpisywali się pod swoimi utworami. A było się pod czym podpisać, bo proszę Państwa... Proszę Państwa, gdyby Mirosław żył w średniowieczu, zapewniam Państwa, że wyróżniłby się zapewne tym, że podpisywałby się pod swoimi utworami. No pod takim utworem nie ukrywam, proszę Państwa, żebym się podpisał z dumą i radością. A dlaczego? Dlaczego przypisywano to świętemu Wojciechowi? Dlatego, że od XVI do właściwie do końca XIX wieku badacze tej pieśni uważali, że to właśnie ten pierwszy święty napisał ten utwór. Ale ja się zgadzam z Małgosią. To nie mógł być on, za słabo znał język polski, miał za mało czasu, żeby się go nauczyć. Natomiast ja sobie, wiesz, Małgosiu, jak wyobrażam taką sytuację, że jakaś piękna polska księżniczka, piastowska, zawołała pewnego, już nieco starszego od niej, ale jeszcze przystojnego zakonnika i mówi, słuchaj, braciszku, czy ojcze, czy mógłbyś, ja bardzo kocham Maryję, czy ty mógłbyś napisać dla niej taką pieśń? A ten zakonnik się zarumienił, ukłonił się i powiedział, oczywiście. A ta księżniczka wiedziała, że on znał grekę, łacinę, tak? I język polski. Kim był, z jakiego kraju? Trudno powiedzieć. Na pewno uważam, intuicja podpowiada, że to był cudzoziemiec. Na pewno władał tymi trzema językami, ten pozostały język, być może to jego ojczysty, jest mi nieznany. A wiesz, dlaczego Matka Boża jest taka piękna? Tak? Nie? No, odpowiedz mi na to pytanie. To dla mnie za trudne pytanie. Proszę o odpowiedź. Czy mogę albo telefon do przyjaciela? Jaki telefon do przyjaciela? Żeby nie ma żadnego telefonu do przyjaciela. Słuchaj, Matka Boża, i to się wiąże z jednym z ostatnich przesłań Matki Bożej z Nieczugorje, kiedy to jedna z widzących wspominała, że jako dzieci poszły na spotkanie z Matką Bożą, która im się objawiła, i zapytały: Matko Boża, dlaczego ty jesteś tak niesamowicie piękna? Wiecie, co Matka Boża odpowiedziała? Bo ja mam w sobie dużo miłości. Pięknie to powiedziałaś. Ale proszę Państwa, wracamy do
świętego Wojciecha. Ja myślę, że zanim ty przejdziesz do świętego Wojciecha, to może przypomnijmy tekst Bogu Rodzicy, tak? Żebyśmy wiedzieli, co bardzo proszę, a ja zobaczę, czy się dobrze nagrywa. A proszę, przeczytaj. Nie będę czytała, bo znam na pamięć. Super. Od czasów liceum. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełni serca człowiecze. Słysz modlitwę i jąż nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison. Tak, dziękuję bardzo. A więc wracamy do naszych rozważań. Warto się pieśnią ojczystą zająć, dlatego względu, że ona daje nam też wyobrażenie o tym, jakim językiem mogli mówić Polacy w epoce świętego Wojciecha. Ja uważam właśnie, że ta pieśń, te pierwsze dwie zwrotki pierwotne, one powstały właśnie, myślę, że w X wieku, w XI. I przychyliłbym się do tej opinii. Natomiast faktycznie do roku 1880 roku różni badacze przypisywali to pierwszemu polskiemu świętemu, ale już później zaczęły przeważać stanowiska naukowe inne, że to jednak nie może być święty Wojciech. To jest Carmen Patrium, pieśń ojczysta. Chciałbym Państwu powiedzieć, że my tutaj zaproponujemy troszkę inne spojrzenie na ten tekst. Jak już zastanówmy się właśnie, jak mógł wyglądać język naszych przodków i co ów anonimowy autor potrafił z tego języka wydobyć, jak ukształtować ten utwór, że on jest tak piękny. Po prostu z tego tworzywa, jakim jest język, on wydobył to, co najbardziej wartościowe. A więc celem tego utworu było wywołanie przeżyć religijnych, ale i estetycznych. To jest bardzo istotne. Otóż uważa się... Wiersz ma charakter modlitwy. Uważa się tak, to wiersz prawda. Wiersz ma charakter modlitwy, może... A może Ale nie tylko, bo wyraźnie autor kierował się zmysłem piękna. Zmysłem piękna, a ma charakter modlitwy. I jednocześnie stanowi też, jest pieśnią. Ale prawda? Wiecie co? To. Dlatego, że mamy refren tutaj. Pojawia się refren Kyrie eleison. Dobrze, ale wyobraźmy sobie, no cofnijmy się no tak 1000 lat temu, tak? Nie da rady. Cofnijmy się o 1000 lat i wyobraźmy sobie, jak te teksty, które inne są, to one są chropawe z tego czasu. Takie niejasne, ubogie, o bardzo niewypracowanej nieprecyzyjnej składni. Natomiast Bogu Rodzica jest zadziwiającym, świetnym początkiem poezji polskiej. Tak napisał profesor Zenon Klemensiewicz. I ja się z nim zgadzam. I teraz, moi drodzy, a zatem chcemy tym nagraniem wspomóc w tym czasie, gdy jesteśmy w izolacji domowej, wspomóc naszych uczniów, i pomóc naszym nauczycielom, też innym, polonistom, w tym trudzie komunikowania się przez środki internetowe, tak? Przez internet może najprościej. I proszę Państwa, czyli odpowiedzmy sobie, mogło się takie pytanie. Powiedziałaś, że to jest modlitwa, zgoda. Ale co to jeszcze jest? To jest wiersz. Wiersz, modlitwa, pieśń. Pieśń, hymn. Hymn. Tak, i prośba. Prośba. I zastanówmy się, kto, kogo, o co prosi. I popatrzmy. Otóż ten utwór jest otoczony nimbem tajemnicy
I moi drodzy, właściwie ja jakby nowość tutaj, to co chcę Państwu zaproponować, że ja uważam, na końcu to powiem dlaczego, okryję, że to jest hymn do Boga. Jesteś zaskoczona? Nie. Że to jest hymn do Boga. Aczkolwiek zwykle się mówi, że na poziomie analizy, a nie interpretacji, uważam, że analiza pogłębiona pozwala na taką interpretację, analiza, że to jest hymn do Boga. Dobrze, ale to jest analiza pogłębiona z religijnego punktu widzenia. Dlatego, że Matka Boża, no poczekaj, Matka Boża jest pośredniczką, tak? Matka Boża zanosi nasze prośby do Jezusa Chrystusa. Natomiast Jezus Chrystus przedstawia je Bogu Ojcu. Oczywiście możemy się też modlić bezpośrednio do Boga Ojca, tak. Aczkolwiek Matka Boża wyprasza dla nas całe mnóstwo łask. Tak, proszę Państwa, bardzo wiele mądrych rozpraw na ten temat napisano. Ja zapraszam na mojego bloga, napiszę tam dokładne liczby, a tu powiem tylko Państwu na przykład, że rzeczywiście Bogorodzica budzi taki przestrach trochę i nauczycieli, i studentów, nawet naukowców na uczelni. Ktoś tak ładnie powiedział, że kto obcuje z Bogorodzicą, ten gada z duchami. Zaskoczyłem Cię? Ten gada z duchami. I właśnie chcę Państwu powiedzieć, że tam jest duchowość naszych przodków. Ukryta. I zobaczcie, a jak by wyglądała współczesna interpretacja? Małgosiu, ja przejrzałem różne współczesne interpretacje, takie przełożenie na język współczesny. Ja Ci zaproponowałem tu jedno. Przeczytasz to? Ja może sama spróbuję, dobrze? Ale przeczytaj, a potem możesz dać swoje, jak się z tym nie zgadzasz, dobrze? Przeczytaj tę, którą ja zaproponowałem. Wybrałem taką, jakbym powiedział, wariant optymalny. Tutaj, a powiem, że jedno słowo wymieniłem, bardzo istotne. Uważam, że współcześnie w podręcznikach, współcześnie te przekład na język współczesny pomija słowo dziewico, zastępując to panno. I uzasadnia to, że wtedy to słowo dziewica funkcjonowało w znaczeniu panny, a ja myślę, że powinniśmy zachować to słowo. Dlatego, że problem dziewictwa jest też problemem powrotu do tej wartości wśród współczesnej młodzieży. Że trzeba do tej wartości wrócić, że powiedzieć, że to jest stan, który jest piękną wartością. Fundamentalną wartością dla kobiety, dla dziewcząt właśnie. A więc przeczytasz, a potem ewentualnie proszę o propozycję zmian. Matko Boża, Dziewico, umiłowana przez Boga Maryjo, u Twego Syna Pana, Matko wybrana Maryjo, pozyskaj nam, ześlij nam, Panie, zmiłuj się nad nami. Przez wzgląd na Jana Chrzciciela, Synu Boży, wysłuchaj głosów, spełnij ludzkie pragnienia, wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy, a racz nam dać to, o co prosimy. Na świecie pobożne życie, po żywocie przebywanie w raju, Panie zmiłuj się nad nami. Tak. Znaczy może powiem w ten sposób, według mnie, ale to jest moje zdanie, jest to wersja nieco rozbudowana, ponieważ współcześnie w różnych współczesnych pieśniach, tych, które śiewano i śpiewa się w kościołach, i funkcjonuje forma Boga Rodzica. No Bogo. Boga Rodzica. Tak. I to była wyjątkowa, to Bogu, tak? Tak. Natomiast Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maria. Proszę zwróćmy uwagę na formę tutaj, tę początkową, tak. Jest to apostrofa w formie wołacza. Ale poczekaj. Kto do kogo się zwraca? Poczekaj. Dzisiaj byśmy powiedzieli tak, na przykład, oficjalnie. Bogu Rodzico, Dziewico, przez Boga umiłowana, sławiona Maryjo. Wybrana, sławiona. Wybrana. Tak. Ale, tak, moi drodzy, forma wołacza równa z formą mianownika funkcjonuje też współcześnie, tak? Zwłaszcza w tej odmianie nieoficjalnej. Na przykład, gdyby ktoś się do mnie zwracał oficjalnie, powiedziałby Małgorzato,
jesteś proszona do gabinetu, tak? Natomiast w formie nieoficjalnej, Małgosia, chodź do gabinetu. Tak. I tutaj, pozwolisz, czyli Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, po pierwsze, jest to apostrofa, czyli pamiętajcie, drodzy uczniowie, uroczysty, bezpośredni, podniosły zwrot do adresata. Zgoda. Ale... Adresatem, poczekaj, potem będziesz mówił. Czyli forma wołacza równa formie mianownika. To po pierwsze. Po drugie, apostrofa. Tak? Po trzecie, właśnie bezpośredni zwrot do adresata. I tutaj oczywiście w pogłębionej analizie pana profesora będzie to wyglądało nieco inaczej. Ale pamiętajmy, że mamy to przekazać też uczniom, więc drodzy uczniowie, Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja. Kto jest adresatem? Pomyślcie chwilę. Oczywiście, adresatką tego bezpośredniego zwrotu jest Matka Boża. Tak. Matka czyli, Boża. Czyli wierni zwracają się do Boga Rodzicy, do Boga Rodzicy z prośbą o bezpośredni, czyli o pośrednictwo. Czyli kto? O pośrednictwo. Czyli kto się zwraca? Kto mówi? Wierni. Tutaj podmiotem lirycznym jednocześnie, czyli podmiotem lirycznym, czyli osobą mówiącą jest człowiek albo ludzie, albo ktoś mówiący w imieniu, no ale czy ty musisz mi wchodzić w słowo? Nie muszę. Tak, czyli jest to tak, albo jest to człowiek, który mówi w imieniu zbiorowości, albo jest to grupa ludzi. Grupa ludzi, która zwraca się do Maryi. I teraz pójdźmy dalej. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja. U Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolena Maryja. Tak? Czyli u Twego Syna Gospodzina. U Twego Syna. Czyli jest to taka prośba, że Matka Boża ma wyprosić ludziom łaski u Jezusa Chrystusa. Czyli zobaczcie, jest hierarchia. Ludzie zwracają się do Matki Bożej. Matka Boża z kolei te prośby ma zanieść do Jezusa Chrystusa. Ale za pośrednictwem Jana? Jeszcze nie. No, poczekaj. U Twego Syna Gospodzina. Gospodzin. Gospodarz. Tak? Gospodarz, moglibyśmy rzec, władca tej ziemi. Tak? Matko Zwolena Maryja. Tak? Znów mamy formę wołacza równą formie mianownika. I teraz słowo zwolena. Zwolena znaczy tyle, co wyzwolona. Albo wybrana. Wyzwolona, ale poczekaj. Wyzwolona z czego? Moi drodzy, z grzechu pierworodnego. Ponieważ Matka Boża urodziła się z rodziców Anny i Joachima, i taka była wola Boga, że nie była obciążona grzechem pierworodnym. Co nie znaczy, że została poczęta przez Ducha Świętego. Ona została poczęta przez swoich rodziców. Czyli jeszcze jedno tutaj możemy wyjaśnić. Niepokalanie poczęta nie znaczy, że nie było aktu zbliżenia między małżonkami, bo oczywiście on był. Ale wolą Boga była poczęta, jak dalej mówi modlitwa, bez zmazy pierworodnej, czyli bez grzechu pierworodnego. Tak. Czyli tutaj się zgodzę z Tobą, czyli to słowo zwolena może znaczyć wybrane. Ale co to znaczy? W jakim sensie zwolena? Oczywiście to są synonimy. Tak. Bo są języku czeskim. Poczekaj. Wybrana, pozwól mi dokończyć. W sensie takim jak w wyrażeniu synku miły i wybrany. To znaczy najlepsza, pełna cnót, najdostojniejsza. I uzupełnieniem tego imię słowu jest podrzędnik lokatywny, u syna. Można tu jako wzorzec przywołać takie staropolskie określenie, czego ja u Ciebie niedostojna, czyli miej mnie wymówioną wyprośna u Chrysta i współczesne, poczekaj, i współczesne cieszyć się sympatią u kogo, mieć chody u kogo, tak? Czyli mówiąc inaczej, następuje tu, kto wybrał, mam taką kwestię rozstrzygniętą, kto wybrał matkę, Bóg czy syn?
Kto wybrał matkę? Bóg czy syn? Bóg. Otóż to. Brawo. Gospodzin tutaj to jest Bóg. Dlatego, proszę Państwa, będę się upierał, bo to słowo tylko Bóg, tak? Że właśnie tym Abraham jest Bóg. Jest Bóg. Tak. Trójcy Święty tak. Jedyny. Dobrze. No. Więc tak, tutaj zwróćmy uwagę, że tekst jest niesamowicie krótki, jest niesamowicie skondensowany, tak? Mm-hmm. Mała ilość słów, duża ilość treści, więc tak. U Twego Syna, i możemy, ale powiedzieć możemy tak, Syna Gospodzina, czyli u Twego Syna, możemy to tak przetłumaczyć, Syna, którego Ojcem jest Bóg. Bóg. Tak. Bóg. Teraz zobaczcie, proszę Państwa, jedną rzecz trochę, wstrzymajcie oddech trochę i skupcie się. Powiem kilka takich ważnych słów językiem naukowym. Otóż to określenie Bogu Rodzica, to ono oznacza, że mamy tutaj taki dwuwyrazowy związek składniowy, a celownik Bogu znaczy nie tylko przynależność, ale i podporządkowanie, służebność, co oddaje dobrze prawdę teologiczną, i tworzy przestrzeń mistyczną. Nazywa właściwą relację między Bogiem a Maryją człowiekiem. Piękna sprawa, co? To wyjaśniłem Państwu naukowo, a Małgosia to powiedziała Państwu bardziej prostym nauczycielskim językiem, tak? Przez Boga. Tak. A popatrzcie jeszcze jedną rzecz, że ten zwrot Bogu Rodzica, Małgosia to mówiła, tylko tu ją poprę, to jest sprawa bardzo wyjątkowa, bardzo piękna.